Witam Was w kolejnym odcinku. Chcę Wam zaprezentować arenę, na której bardzo dobrze robi się task na mutated tigery. Tutaj drugi raz to nagrywam, bo po prostu w pierwszym nagraniu coś nie wypaliło i one nie są jakby te odcinki, które się pokażą równo nagrane. Będzie to widać na pewno po poziomie, bo tam mam jeszcze 52 czy 3. Tutaj mam 56 już prawie. Tutaj, aby wchodzić bez problemu za tą bramkę, należy mieć Jalahar Quest, tą czwartą misję zaczętą, którą wam tam pokazywałem wcześniej. Jakby no, zrobiłem tę misję ze względu na to, że teraz, żeby mieć te trochę łatwiejsze przejście. Tutaj chciałbym wspomnieć jeszcze o tym, że no, jak na razie to tak trochę średnio jest z tym zarabianiem na kolejnego pasa, ze względu z tym, że ceny poszły w górę przez wprowadzenie Tibia końców, ale powiedzmy, że raczej dam radę. No, teraz będę miał troszkę mniej czasu na granie, ale ostatnie 2 tygodnie na pewno będą decydujące i wtedy ponagrywam najwięcej tych filmów dodatkowych, informacyjnych. Tutaj przychodzi nam się zmierzyć z mutated ratami, na które mam też taska. Lecą z nich gepeki, green mushroomy, które można sprzedać na Edron u pani, u której się też kupuje brązowe grzybki. Tutaj trzeba się starać unikać takich zwarć z dwoma, ale zawsze tutaj warto mieć jakieś te mana potionki i to lepiej będzie szło. Tutaj life ringa jeszcze trochę mamy. O, tutaj jeszcze jeden jest, to na pewno powinno starczyć. Lecimy tutaj ogólnie na uturza. W drodze na te mutated tigery na pewno spotkamy parę takich szczurków, które nam się na pewno zaliczą do taska. Jedyną mi wadą po prostu jest to, no na pewno też będę, na wcześniejszym odcinku byłem też niezadowolony, bo po prostu jeszcze nie mam tak dobrych hitów, a one po prostu tutaj decyduje czas, że najlepiej bardzo jak najszybciej takiego szczurka zabić. On ma po prostu spory damage i to jest to trochę uporczywe. Tak więc no, na pewno po zrobieniu jeden raz tego taska, no nie będę ich robił ponownie, albo dopiero na wyższym levelu, jak nie będę miał innych pomysłów. Co do luta, tutaj z tych szczurków jeszcze wypada creature product. O, akurat o wilku mowa. Jest mutated rat tail. Jest on warty 150 GP i można go sprzedać u Malungi na Liberty Bay. Poza tym wypadają z nich, to już trochę rzadziej, Tower Shield wart 8K i Spellbook of Inglehayment warty 4K na Edron u Aleksandra. Tower Shield jest wart 8K u Gringina, którego akurat tak się składa, mam zrobionego tu na knajcie. Poza tym
Z mutated tratów też wypadają dosyć często halabardy, które można sprzedać w każdym sklepie za 400 GP. Tutaj jest miejsce, które zalecam przebiec. Należy trochę sobie życia przyszykować. Okej, powinno być dobre. Tutaj po prostu jest zbyt dużo tych potworków, za łatwo idzie sobie to narulować. Są tu nieprzyjemne mutated baty, dlatego zalecam po prostu tutaj przebiegnięcie. I w tym miejscu, jak widzicie, jest spokojnie i mamy nasze tygryski do robienia taska. Z tych tygrysków na pewno będziemy mieli super profit. Wypada z nich mięso i giepeki. Zazwyczaj tutaj siedzę, aż nie nazbieram dwóch pełnych plecaków kasy. I tutaj to jest moja taktyka, że wchodzę sobie do takich klateczek i zabijam pojedyncze sztuki. Tutaj przedmiot creature produktami, na które warto zwrócić uwagę, są na pewno Striped Fury, warty 50 GP u Irmany na Venor. Także kolejnym przedmiotem, na który warto zwrócić uwagę, jest Sabertooth. Jest on warty aż 400 GP u Gryzlego Adamsa, tak więc no, z momentem oddawania taska może już coś zarabiacie, bo po prostu bierzecie sobie te kiełki, które wam się nazbierały i sprzedajecie. Za ostatni task zarobiłem na nich prawie 10K, tak więc to już dosyć spora suma, na pewno przydatna. Ten task ogólnie, tak ja osobiście szacuję, że robi się około 3 godzin, czy nawet trochę dłużej. Jeszcze co do luta, chcę wyszczególnić takie już no, lepsze rzeczy. No, na pewno pod względem regeneracji dodatkowej tutaj dosyć często wypadają life ringi. Tak więc no tutaj na pewno nie marnujemy praktycznie nic, bo idzie stać na uturze, one się aż tak dużo nie wbija. Podstawą jest trzymanie 300 HP. No wtedy nie spadniemy na combo, a tak to tylko co chwilę sobie wrzucamy uturkę i jest git. Właśnie miałem dokończyć luta. Wypada z nich już z takich najlepszych rzeczy Glorious Axe, warty 3K, Angelic Axe, warty 5K i Guardian Shield, warty 2K. Wszystkie przedmioty można sprzedać u niebieskiego Dżina. Tutaj jeszcze wypadają czerwone średnie potionki, które po prostu no, też są dosyć dobrą sprawą, że jak nie użyjemy ich tu, to na przykład na innych taskach mogą być nam przydatne. Także nadwyżka tych life ringów, raczej ich nie sprzedaję, tylko sobie zostawię na kolejne taski. Tutaj sobie wybijamy kolejnego tygryska. Jeszcze chciałbym wspomnieć o taktyce tutaj rzeczy, której warto zrobić. Na pewno widzieliście chwilkę wcześniej, jak zamknąłem w jednej z klatek Undead Gladiatora. On po prostu jest na tyle uporczywym przeciwnikiem, że jeśli
chcecie zarabiać w ten sposób, co ja, to po prostu no, zalecam go jak najszybsze zamknięcie samego w tej klatce. No, na pewno stracicie, bo w każdej takiej klatce się tygrysek respi, no, kosztem jednego tygryska, którego nie będziecie zabijać, zyskujecie dużo spokoju. Także jeszcze kolejną rzeczą, na jaką trzeba zwrócić uwagę, jest to, że osoby, no, zależnie od serwerów, mogą was próbować jakby trapować te klatki, otwierając i wrzucając tutaj jakieś puste flaszki czy różne pierdoły, które tutaj leżą. Tak więc no, musicie zerknąć, czy tutaj przy tych drzwiach no, nie ma czegoś, żeby je tam swobodnie zamykać. Bo poprzednia osoba, która tu ekspiła, to nie wiadomo, jak to robiła, i po prostu no, na pewno każdy ma swój indywidualny styl ekspienia. Tutaj stamka mi się skończyła. Co do expa na godzinę, jest on dosyć spory, bo po prostu exp, jaki tu osiągamy na stamce, jak patrzyłem, to najczęściej się waha między 108k na godzinę a 103,5. Takie dwie liczby, które tam zazwyczaj mi się pojawiały po paru minutach ekspienia na stamce. A bez stamki tutaj możemy rozkręcić jakieś 80k na godzinę, ekspiąc w ten sposób, co prezentuję. Tak więc na pewno to jest dosyć sporo, jak na taki level. I tutaj można bez problemu przejść już na 50. poziomie. Tutaj z Relic Swordem, którego no, zalecam kupić. Tutaj troszkę mi się przeciąga to nagranie. I tutaj mamy już koniec areny. To jest jakby takie kółeczko. I to by było na tyle w tym odcinku. To jest ogólnie te ekspowisko. Jeszcze rzeczą, o której warto wspomnieć, że jeśli zawsze trochę więcej manasków spalamy na wyjście, bo mutated raty są tak porespione, że po prostu no, chyba mamy dwie czy trzy walki z dwoma naraz. A więc trzeba trochę tego exori poszczelać. I to by było wszystko o tym miejscu. Zapraszam na kolejne odcinki.